Wszyscy wiemy, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co przeczytamy w internecie. Również podręczniki szkolne są przepełnione faktami, które nie są w pełni potwierdzone. Z pewnością słyszeliście ciekawostkę o tym, że Wielki Mur Chiński można zobaczyć z kosmosu, że Thomas Edison wynalazł żarówkę lub że Albert Einstein nie zdał matury z matematyki. Cóż, to wszystko jest kłamstwem. Poznajcie kilka popularnych mitów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Zapraszam do oglądania. Potwór z Loch Ness. Z pewnością słyszeliście kiedyś o potworze z Loch Ness, powszechnie znanym jako Nessie. Jest to mityczne stworzenie, które zamieszkuje położone w Szkocji jezioro. Legenda o Nessie stała się bardzo popularna w momencie, gdy do wiadomości publicznej trafił niezbity dowód. Było to zdjęcie, na którym rzekomo była uwieczniona ta bestia. To zdjęcie pomogło Nessie zamienić miejską legendę w realne zagrożenie, z którym liczyli się mieszkańcy. Jak już wspomnieliśmy, jezioro Loch Ness jest w Szkocji, a opowieści o tajemniczym stworzeniu pływającym w jego wodach sięgają VI wieku naszej ery. Pierwsze strzępy dowodów, które jak się okazuje są fałszywe, zostały przedstawione przez Roberta Kenneta Wilsona w 1934 roku. Jednak w 1994 roku mistyfikacja ta została odkryta. Udowodniono, że kształt Nessie widoczny na zdjęciu był niczym innym jak zabawkową łodzią podwodną. Zapytacie pewnie, co tam robił taki zabawkowy okręt podwodny? Krótko mówiąc, mężczyzna o imieniu Marmaduke Wetherell celowo stworzył taką konstrukcję. Pracował dla gazety Daily Mail i w ten sposób postanowił się zemścić na ludziach, którzy wyśmiali go za napisanie artykułu o odciskach stóp potwora z Loch Ness. Jak widać, jego kłamstwo przetrwało aż 60 lat i uwiarygodniło legendę. Zdrowe papierosy. Choć dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, to w pewnym momencie ludzkiej historii był taki moment, kiedy papierosy były reklamowane jako coś dobrego dla naszego zdrowia. Wówczas wielkie firmy tytoniowe prowadziły kampanie reklamowe, które jasno się do tego odnosiły. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy świadomi zagrożeń dla zdrowia, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu, więc nie będziemy się nad nimi rozwodzić. Jednak w połowie XX wieku wiele firm uzyskiwały aprobatę lekarzy na sprzedaż papierosów. W 1951 roku jedna z firm reklamowała swoje produkty hasłem „Lekarz mi to zalecił”. W 1949 roku w innej reklamie pojawił się dentysta, który mówił klientom, że jako dentysta poleca wiceroje. W latach 20. i 30. firma Lucky Strike reklamowała swoje papierosy twarzami celebrytów i aktorów, którzy twierdzili, że paląc je chronią oni swoje gardło i swój głos. Oczywiście, jak się później dowiedzieliśmy, były to zwykłe kłamstwa i dezinformacje. Propaganda ta jednak zadziałała. W latach 50. XX wieku aż 55% mieszkańców Ameryki było palaczami. Było to około 70 milionów ludzi. Gdy medycyna udowodniła związane z paleniem liczne zagrożenia dla zdrowia, firmy zmieniły taktykę reklamową. Zamiast „nasze produkty są dobre dla zdrowia”, mówiły: „nie jesteśmy tak szkodliwi jak inni”. Thomas Edison. Czy uwierzylibyście, że jeden z najważniejszych wynalazców ostatnich 200 lat, człowiek znany z wynalezienia żarówki, tak naprawdę jej nie odkrył? To dziwne, bo przecież uczymy się o tym w szkole, prawda? Edisonowi udało się złożyć aż 1093 patenty na różne wynalazki, ale żarówka nie była jednym z nich. W roku 800 pierwsze prace nad technologią żarówki były już w toku, dzięki Alessandro Volcie. Thomas Edison urodził się dopiero w 1847 roku, czyli prawie 50 lat później. Wiele osób na przestrzeni lat dodawało różne elementy do prototypu żarówki. Warren de la Rue ulepszył wersję Volta w latach 40. XIX wieku. Następnie angielski chemik Joseph Swan poprawił go ponownie w latach 60. XIX wieku. Ale to Edison w 1879 roku stworzył finalną wersję żarówki i potrafił ją sprzedać, gdy wprowadził ją na rynek masowy. Nie był on jednak jej wynalazcą. Wielki Mur Chiński. Jak doskonale wiemy, istnieje coś takiego jak 7 cudów świata. Większość z nich jednak nie przetrwała próby czasu i nie można ich już zobaczyć.
Na jednym z takich zestawień znajduje się Wielki Murchiński. Mówi się, że ta majestatyczna budowla jest jedyną, którą można zobaczyć z kosmosu. Prawda jest jednak inna. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy słowo kosmos. Muru chińskiego nie można bowiem zobaczyć, będąc poza naszą atmosferą. Nie widać go nawet z Księżyca, który jest stosunkowo blisko naszej planety. Według NASA nie widać muru chińskiego nawet z niskiej orbity ziemskiej. To arcydzieło starożytnej inżynierii nie jest tak duże, jak myślicie. Pod względem szerokości ma tylko 6 metrów u dołu i około 5 metrów na szczycie. Ten mit po raz pierwszy zaczął się pojawiać w połowie XVIII wieku, czyli na długo przed tym, zanim polecieliśmy na Księżyc i zaczęliśmy umieszczać satelity w kosmosie. Musiał być więc to czyjś wymysł. Egipskie piramidy. Prawdopodobnie jednymi z najbardziej znanych starożytnych budowli są piramidy w Egipcie. Gdybyśmy zapytali Was o to, kto je zbudował, to prawdopodobnie odpowiedzielibyście, że byli to starożytni Egipcjanie. W szkole uczono nas, że bogaci magnaci egipscy zmuszali niewolników do pracy. W ekstremalnych warunkach ci biedni ludzie musieli ciągnąć niesamowicie ciężkie kamienie, aż w końcu stworzyli te zapierające dech w piersi budowle. Cóż, to też nie jest do końca prawda. Jak się okazuje, większość pracowników nie była niewolnikami. W rzeczywistości cała zdrowa populacja starożytnego Egiptu przez okres 85 lat przelewała swoją krew, pot i łzy, aby zbudować piramidy. Każdy zdolny do pracy mieszkaniec, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, musiał brać w tym udział. Ci, którzy fizycznie nie dawali rady, przygotowywali jedzenie dla budowniczych, pomagali jak mogli, a niektórzy nawet wyruszali w długie podróże w poszukiwaniu kamienia i kruszców. Jak widać, ich trud opłacił się. Piramidy są jedynym cudem starożytnego świata, który stoi do dziś. Rogate hełmy Wikingów. Wikingowie od wielu lat pojawiają się w popkulturze. Jest wiele rzeczy, które kojarzymy z Wikingami. Ich plądrowanie, bitwy morskie, wielkie i charakterystyczne łodzie. Najpopularniejszym jednak skojarzeniem są duże rogate hełmy. Jak się jednak pewnie domyślacie, to również jest kłamstwem historii. To tylko stereotyp, który pojawił się w wyniku tego, że Wikingowie stawali się coraz bardziej popularni w mediach głównego nurtu. Jak się jednak okazuje, historycy przyglądali się wielu grobowcom Wikingów i ani razu nie znaleźli hełmu z rogami. Owszem, Skandynawowie prawdopodobnie nosili jakieś nakrycia głowy, kiedy maszerowali do bitwy, ale nie ma powodu, aby sądzić, że był on ozdobiony rogami. W rzeczywistości taka konstrukcja ułatwiałaby wrogom chwytanie i zdejmowanie hełmu Wikingom. Skąd więc taki pomysł? Popularny wizerunek Wikingów, który znamy do dziś, powstał około 800 lat temu. To wtedy skandynawscy artyści, tacy jak Gustav Malmström, narysowali rogate nakrycia głowy w swoich malowidłach Wikingów. Później stereotyp ten po prostu się przyjął i utrwalił. Moonwalk Michaela Jacksona. Kolejny mit dotyczy nikogo innego jak dawnego króla popu, samego Michaela Jacksona. I nieważne, jakie odczucia macie wobec jego osoby i czy wszystkie kontrowersje, które krążą wokół niego, są prawdziwe czy nie. Nie można zaprzeczyć, że miał on ogromny wpływ na przemysł muzyczny i był prawdziwą ikoną. Oprócz ponadczasowych utworów, Michael dbał o swój wizerunek sceniczny, tworząc charakterystyczne style taneczne. Jednym z jego sztandarowych znaków rozpoznawczych był moonwalk, którego fani na całym świecie próbowali naśladować przed lustrami w swoich domach. Jak się jednak okazuje, moonwalk nie został wymyślony przez Jacksona. Choć oczywiście to on rozpromował ten ruch i pokazał go światu, gdy śpiewał utwór Billie Jean na koncercie w 1983 roku. Tak naprawdę Michael nauczył się tego chodzenia od Caspera Candidata i Kuleya Jacksona, którzy wykonali go w piosence Soul Train w latach 70. Albert Einstein nie zdał matury. Z pewnością słyszeliście o Albercie Einsteinie. Ten mężczyzna znany jest między innymi ze swojego wysokiego ilorazu inteligencji oraz z tego, że stworzył teorię względności. Legendy głoszą, że nie zdał on matematyki w liceum, czyli prościej mówiąc, zawalił tamtejszą podstawową maturę. Oczywiście jest to nieprawda, a wręcz było zupełnie odwrotnie. Już w wieku 15 lat Einstein opanował rachunek różniczkowy i całkowy. W wolnej chwili wymyślił też alternatywę dla teorii pitagorejskiej. Nie ma więc możliwości, że nie poradziłby sobie z prostymi obliczeniami.
Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o wszystkich tych mitach? Czy dowiedzieliście się czegoś nowego? A może już dawno znaliście prawdę? Napiszcie o tym w komentarzu. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!